technik, inżynierii środowiska i melioracji. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji realizuje prace związane z wykonaniem oraz nadzorem eksploatacji systemów wodno-melioracyjnych dla małych obszarów, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, oczyszczania ścieków, sanitacji wsi. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji posiada wiedzę z zakresu rodzajów wód naturalnych, gruntów, regulacji cieków naturalnych, pomiarów meteorologicznych. W swojej pracy zajmuje się pomocniczymi pomiarami sytuacyjnymi i wysokościowymi związanymi z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji w swojej pracy posługuje się komputerem, wodowskazem, młynkiem hydrometrycznym, teodolitem i niwelatorem oraz innymi urządzeniami. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji potrafi określić sposoby i możliwości techniczne zaopatrzenia ludzkości w wodę, uzdatniania wody oraz odprowadzania ścieków. Organizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy obiektów gospodarki wodno-ściekowej oraz budową obiektów gospodarki wodno-ściekowej i ich utrzymaniem. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji zna zasady gospodarki odpadami, posługuje się przepisami prawa, dokumentacją projektową, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi budowy obiektów przetwarzania odpadów, organizuje roboty związane z budową i utrzymaniem tych obiektów. Jesteśmy na budowie pod nazwą Modernizacja wału wiślanego w Dolinie Stężyckiej na odcinku 4+100. Do 5 plus 292. Omawiany odcinek wału w bardzo złej kondycji, jeśli chodzi o przepuszczalność wód przy spiętrzonych wodach Wisły. Modernizacja polega na wykonaniu przesłony o głębokości 12 metrów, która to w znacznym stopniu ograniczy filtrację wód przez wał przeciwpowodziowy. Ponadto zostaną wykonane ciągi komunikacyjne na ławie przywałowej, usprawniające możliwość poruszania się w przypadku powodzi, ewentualnie do dojazdu do pól na zawalu. Ponadto na koronie wału przewidziany jest ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej, który po prostu umożliwi swobodne podróżowanie, ewentualnie po prostu spacery i rekreacje. Aktualnie zawód technika inżynierii środowiska jest na pewno bardzo potrzebny, z uwagi na to, iż pracy na tym polu jest bardzo dużo i zaniedbania powstałe przez dziesięciolecia tak jakby wymagają, żeby takich ludzi po prostu było dużo, czy powiedzmy optymalnie na to potrzebnych. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji zna różne rodzaje dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, przepisy prawa, dokumentację projektową, katalogi oraz instrukcje z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, materiały stosowane do budowy takich dróg, a także organizuje i prowadzi roboty ziemne związane z budową oraz wykonywaniem nawierzchni dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji wykonuje pomiary hydrometryczne w ciekach, meteorologiczne, a także pomocnicze pomiary sytuacyjne i wysokościowe związane z robotami regulacyjnymi, melioracyjnymi i hydrotechnicznymi. Samodzielnie korzysta z map oraz danych meteorologicznych i hydrologicznych, dokumentacji technicznej, norm i procedur oceny zgodności. Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji potrafi określić zasady regulacji małych cieków, posługiwać się dokumentacją projektową, katalogami, instrukcjami, organizować prace związane z wykonywaniem i utrzymaniem obiektów przeciwpowodziowych na małych ciekach wodnych, wykonuje również kosztorysy oraz oferty przetargowe w tym zakresie.
Technik inżynierii środowiska i melioracji może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu wykonywania i eksploatacji sieci melioracyjnych, budowy obiektów przeciwpowodziowych, wykonawstwa sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych oraz w zakresie budowy i remontu dróg, a także w jednostkach zajmujących się gospodarką komunalną i budownictwem, biurach projektowych i geodezyjnych. Firmę założył mój tata w roku 96. Zajmowała się głównie na początku pracami konserwacyjnymi, potem z czasem rozwoju zaczęliśmy też przeprowadzać regulacje rzek i innych cieków wodnych. Wykonujemy również umocnienia brzegów, umocnienia skarb. Podstawą maszynową głównie są koparki. Koparki na podwoziu gąsienicowym. W pracy operatora najważniejsze jest skupienie. Transport maszyn odbywa się głównie na przyczepińsko-podwoziowej. Jest to ciągnik siodłowy ze specjalnie przystosowaną lawetą, która jest w stanie przewieźć maszyny o różnej wadze. Do pracy na tego typu maszynach potrzebne są uprawnienia. Regulacja rzeki polega na odmuleniu i umocnieniu stopy skarpy. Wykonuje się to przy pomocy kołków i kiszki faszynowej. W melioracji wykonuje się też wszelkiego rodzaju zastawki oraz miechy upustowe. Pracujemy w różnych porach roku, w zależności od tego, jaką pracę wykonujemy. Pracujemy w trudnych warunkach pogodowych i terenowych, w nietypowych godzinach pracy. Ja osobiście lubię tą pracę, od dziecka o tym marzyłem, mój tato przy tym pracował i po prostu od małego już chciałem to robić. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza. Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu dwóch kwalifikacji w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji oraz zdanie egzaminów zawodowych z tych kwalifikacji daje możliwość uzyskania zawodu technik inżynierii środowiska i melioracji pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Ścieżka druga. Dla osób dorosłych posiadających 2 lata kształcenia w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Aby zostać technikiem inżynierii środowiska i melioracji, należy zdać 2 egzaminy eksternistyczne zawodowe. W zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.